Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Dzień dobry pani. Witam. Hotel Poznań się kłania Warszawa. Tutaj z Warszawy mamy gości. Momencik. Proszę pani, ja połączę z menadżerem pani Violetty Villas, bo mamy problem, a dzisiaj jest koncert, dobrze? Momencik. Jest pani... Adam, chodź, bo menadżer Violetty Villas. Halo. Szybko. Szybko. Ratunku, proszę państwa, halo. Poczekaj sekundę. Już łączę halo, z menadżerem. Halo, dzień dobry panu. Halo. Tak. Witam, Bogusław Martenka z tej strony. Jestem, proszę pana, nie tyle menadżerem, co asystentem pani Violetty Villas. Otóż, proszę pana, sprawa jest naprawdę bardzo poważna i chcielibyśmy tutaj już na starcie poprosić państwa o dyskrecję, ponieważ pan sobie zdaje sprawę, że włosy pani Violetty są dosyć drażliwym tematem, jakby no... Nie wszystkie informacje powinny trafiać, proszę pana, na forum publicznym. Państwo są pracownią perukarską, prawda? Tak. Proszę pana, no więc my jesteśmy w przededniu koncertu i sprawa jest dosyć delikatna, proszę pana. Otóż tam niestety we włosach jeden z małych kotków, proszę pana, utkwił. Ja nie wiem, czy państwo to jakoś wyczesać mogą, czy no jakoś delikatnie usunąć. Ale gdzie, w Poznaniu? Tak, proszę pana. W hotelu jesteśmy, Poznań. Zaplątał się mały kiciuś, proszę pana, no już to 24 godziny trwa, no. A gdzie jesteście? To ja nie wiem, czy my możemy przyjeździć do pana, tylko że... Może pan przyjechać. Proszę pana, jesteśmy w jakimś hotelu na Malcie w tej chwili, nie wiem... No. A to jest Woźna 10, to jest środkowa ulica od prowadząca do ratusza. Ale, tylko czym, proszę pana, no bo pan sobie zdaje sprawę, że przecież artystka osobiście nie przyjdzie, my przywieziemy, tylko te włosy to jest dosyć sporo i... Czy państwo... Dobra, to jakoś to rozczeszę, to prowadzę. Moment, tu jest jeszcze kwestia. Ten kot tutaj, przepraszam, no jeszcze może... Halo, może pan chwilę? Proszę pana, bo tutaj są chyba ten kot, niestety zdaje się, że tam popuścił. Czy pan da to radę to wywabić, te zapachy? No to... Jasne, że wszystko da radę zrobić dla pani Violetty. No. Proszę się nie śmiać, proszę pana, bo artystka jest w tej chwili, proszę pana, naprawdę bardzo mocno przejęta, tym bardziej, że ze samym zwierzęciem jest związana. No dobrze. To my przyjedziemy z tym kotem, dobra? No. Jaki to adres? Woźna 10. Woźna 10, dobra. Violetta, zdejmuj. Zdejmuj. Poczekaj sekundę, poczekaj. O Jezu, jest drugi. Zaraz. Koty, dwa koty są. To nie mów już człowiekowi. Jedziemy na Woźną. Ale wiesz, drugi już... Załepią do bagażnika, wiesz. Nie oddycha. Jezu, nie żyje. Tańczący z gwiazdami.